Marcin Casim, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę dnia w studiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 15 października wybory. Już znamy decyzję prezydenta. Kiedy usłyszymy konkretnie, jeśli chodzi o listę Prawa i Sprawiedliwości w Lubuskiem? Po pierwsze prezydent dopełnił obowiązków konstytucyjnych i w wymaganym terminie ogłosił wybory. Co do których opozycja zgłaszała poważne wątpliwości, bo słyszeliśmy wcześniej nawet informację, że prawo i sprawiedliwość poprzez prezydenta może dążyć nawet do odłożenia tych wyborów, odroczenia ich na inny termin i szuka jakiegoś pretekstu. A więc nie, wybory są w pierwszym tym terminie, nie są odsuwane, przesuwane, chociaż dopóki. Prezydent nie wyznaczył tego terminu, to nie można było mówić o tym, że coś zostało zmienione czy przesunięte i wybory odbędą się. 15 października. Jest tu określony harmonogram, oczywiście. wyraźnie mówiący o tym, jaki jest czas do zarejestrowania Komitetów, komitetu. Po tym, jaki czas najpierw, Panie redaktorze, do zdobycia wymaganej liczby poparcia. Żeby zarejestrować no I będziemy miasta. mieli oczywiście listy, te prace nad przygotowaniem list, i być... ostateczną wersją. Cały czas w partii po prostu trwają, no, to, to zrozumiałe, ale widzi Pani, na przykład lewica przed wczoraj Robert Biedroń był w Zielonej Górze i pokazał jedynkę. Lewicy. Konfederacja to samo, nawet trójkę pokazała w Województwie błyskim. Czy nie warto na początku pokazać wyborcom, kto będzie tą lokomotywą, kto będzie dwójką, trójką, jak pani myśli, czy, czy to nie byłoby dobre? Mogę powiedzieć w sposób oczywisty, że mamy w Zjednoczonej Prawicy świadomość powagi tych wyborów, jakie to są niezwykle ważne wybory, więc z całą pewnością. Liderami list będą lokomotywy. To nie będzie wyciąganie królika z kapelusza i podejmowanie ryzyka, że jakaś nowa twarz, ktoś nieznany będzie wystawiony w regionie na jedynce. Proszę pamiętać, że z naszej strony, w naszym regionie. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie było zaciągów z całej Polski w odróżnieniu od innych list. Mówi tutaj Przecież. Pani o, na przykład Platformie. Obraz no, tak, ob... był takim Nie politykiem, tylko o którzy... jeden, bo potem Który? też były zaskakujące kandydatury, ale każda partia ma swoją strategię i z całą pewnością my w odpowiednim momencie nie pod publiczkę nie tylko dlatego żeby w tym jakimś wyścigu uczestniczyć i pierwszy wskazać na pewno pokażemy mhm. naszych liderów listy będą najlepsze z możliwych a więc jak zwykle mówimy wszystkie ręce na pokład do właśnie to pytanie musi paść czy na tej liście może tak się stać że będzie także pani czekamy na ostateczny kształt list decyzje zapadają na nowogrodzkiej z ostatnich informacji bo do europarlamentu miała pani bardzo duży wynik wyborczy więc rzeczywiście z są pewnością to był więc pytanie to wykorzysta. wynik, wykorzystałeś czy w Gorzowie czy w naszej tej części północnej czy w województwie ale też pamiętajmy, że dzisiaj to są też trochę inne wybory i życie polityczne nie znosi próżni, natychmiast wykryłują się też liderzy, a potencjał jest jakiś do podziału między określoną stawkę kandydatów, ale z całą pewnością partia wskaże najmocniejszych, najlepszych kandydatów. A senatorowie? kandydaci do Senatu. Będziecie chcieli jako partia powalczyć w regionie o, o te mandaty, bo dzisiaj te mandaty są przy Koalicji Obywatelskiej. Słyszymy ostatnio y, senator Tyszkiewicz zapowiedział, że będzie startował. Nie wiadomo, co będzie z, y, z senatorem Dowchanem, bo tutaj żadnej, chyba ja nie widziałem żadnej deklaracji. Na północy Władysław Komaricki powiedział, startuje. Jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, no to jest bardzo retoryczne pytanie. My politykę traktujemy jako niezwykle odpowiedzialną i ważną misję. Każda kampania jest po prostu walką i w każdej stawiamy takich kandydatów. Mówimy o województwie lubuskim, gdzie prawo i sprawiedliwość musi naprawdę bardzo odpowiedzialnie walczyć o każdy głos. Mamy tego świadomość. Odpowiem wprost. Pakt senacki jakby zdecydował, że aktualni senatorowie... Jeżeli chcą, to startują. Są, to startują, ponieważ gdyby nawet nie mieli poparcia jakby takiego politycznego, to znając życie, wystartowaliby z komitetem jakimś niezależnym i pokrzyżowaliby szyki koalicji obywatelskiej, lewicy i Ale wszystkim pozostałym. Ale pani, że pakt senacki, jeśli chodzi o opozycję, trochę trzeszczy w szwach. Teraz jest kłótnia o Romana Kiertycha, czy ma wystartować, czy nie. Widać, że partie tutaj nie mogły się porozumieć. Jak pytanie, wykorzysta te całe zamieszanie Prawo i Sprawiedliwości? Najlepiej jak to możliwe, czyli oczywiście wystawimy takich kandydatów, którzy Gwarantują nam zdobycie największego poparcia. Przykład Giertycha, który chce się wyłamać, ponieważ jego chęć zdobycia mandatu i tego immunitetu też może być na tyle istotna i ważna, że jest w stanie zakłócić te uzgodnienia, które były podejmowane. Poczekajmy, dopóki te listy nie są ostatecznie zarejestrowane, wszystko może się wydarzyć. Kandydatka chyba lewicy, która wystartuje w Warszawie, miałaby poważnego konkurenta Pani w postaci mhm. Romana Giertycha. Poczekajmy, życie nas nauczyło, że dopóki listy nie są ostatecznie zarejestrowane, nie wiadomo, co wszystkie rzeczy mogą się Polityce po prostu wydarzyć. A myśli Pani, że bo w cztery lata temu mieliśmy taką sytuację, że koalicja obywatelska, tutaj Warszawa zdecydowała, że lista koalicji otworzy listę koalicji kandydat zielonych. Tomasz Niśko, poseł, którego często zapraszaliśmy do studia, ale poseł albo nie odbiera telefonów, albo nie chce, nie chce przyjść. Myśli Pani, że i tym razem Warszawa zdecyduje, że ta jedynka w Lubuskim, jeśli chodzi o... Ja myślę, o koalicję, że koalicja obywatelska. Platforma Obywatelska miała tu taki zaciąg z Polski, że te obawy są uzasadnione. Wystawianie takiego kandydata, który w żaden sposób był niesprawdzony, dysponowanie pierwszym miejscem na liście i potem takie polityczne sprawdzam, jakie mamy efekty, co przynosi taki polityk dla Województwa Lubuskiego. To jest ryzyko ugrupowania, które w ten sposób gra, ale to, na szczęście nie jest moim zmartwieniem, chociaż oczywiście nierozsądnie ułożona lista koalicji obywatelskiej to dla nas jest korzyść polityczna i tego absolutnie nie ukrywam. Błędy konkurencji politycznej należy wykorzystywać i zobaczymy. Mhm. Mamy cztery minuty jeszcze jedno pytanie, tak lub nie, proszę odpowiedzieć albo jednym zdaniem, bo referendum słyszymy o czterech pytaniach, że będzie razem z, z wyborami. Pani jest tego zwolennikiem, czy nie? Jestem zwolennikiem absolutnie przeprowadzenia referendum. Z pewnością równoległe poprowadzenie referendum i wyborów pozwoli zaoszczędzić środki, które musiałyby być na tej inicjatywy odrębnie przeznaczone i gwarantują wyższą frekwencję. W kluczowych tematach Polacy powinni mieć prawo wypowiedzieć się. W takiej najbardziej udemokratyzowanej formule, jaką jest referendum, bardzo rzadko w Polsce stosowane. Przejdę teraz do konferencji, która odbyła się w środę. Pani i poseł Elżbiety Płonki na temat sytuacji. Kobiet w, również w województwie lubuskim, a może przede wszystkim, bo to było w województwie lubuskim. Zacytuję to, co doniosły media. W lubuskich szpitalach nie było przypadku śmierci kobiety z powodu braku dostępu do aborcji w przypadkach określonych prawem. Rozumiem, że to chodziło o odpowiedź do konferencji polityków koalicji obywatelskiej, którzy ten temat wpletli w kampanię i z tego, co, co zrozumiałem, to panie protestowały przeciwko. Nie tamtym tylko panie, słowem. bo jeszcze w naszym towarzystwie A, Marek był Surmacz, Marek Surmacz, Ale to jest nieważne. No, ja tak sobie wyobrażałam, że w poważnej polityce ludzie, którzy są w niej długo, pełnią jakieś funkcje publiczne i społeczne, tak jak profesor poseł Sługowski, pani poseł Osos, która nie jest pierwszą kadencją, no, zachowują się przyzwoicie w tej polityce. Jeżeli pani poseł mówi o śmierci dziewcząt i śmierci kobiet na oddziałach ginekologicznych, to ja się pytam, czy ma na myśli oddziały ginekologiczne w, Polsce, w województwie lubuskim i że nic takiego się po prostu nie działo. Nie można tak postępować, bo proszę sobie wyobrazić sytuację. Kobiet, które za chwileczkę mają rodzić, sytuacje kobiet, które są w ciąży, sytuacje kobiet, które za chwileczkę zdecydują się na powiększenie rodziny i wszystkich, którzy korzystają z opieki zdrowotnej. Nie można takich andronów pleść, nie można wykorzystywać tak nieuczciwych, nierzetelnych, nieprawdziwych informacji. Powiem Panu i Państwu, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że za chwileczkę. Chyba jutro, czy jak wejdziemy w tryb wyborczy, to tego rodzaju kłamstwa e, e, będą w trybie wyborczym rozpatrywane i nie będzie można już w taki sposób kłamać. Nie opłaca się postępować nieuczciwie, bo ludzie, ja głęboko wierzę w rozsądek i mądrość Lubuszan, po prostu będą to pamiętali. Przekraczanie wszelkich granic jest absolutnie Nieprzyzwoite i wierzę, że w konsekwencji uderza w tych, którzy tak nieczystą kartą po prostu grają. Zmienimy temat, chciałem na koniec poruszyć temat przylepu i tego, co się stało w przylepie. W tym tygodniu usłyszeliśmy z ust minister środowiska, że będą pieniądze rządowe na no, utylizację tego, co tam zostało po pożarze. Miasto się dołoży. Wokół tego jest mnóstwo polityki. Jedna i druga strona, Urząd Marszałkowski, oskarża między innymi wojewodę, czy też Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony prezydent Zielonej Góry oskarża Urząd Marszałkowski. Jak pani patrzy na, na, na ten temat ze swojego punktu widzenia? Patrzy na to, że nie ma już dzisiaj tematów, żadnych tematów, ani bezpieczeństwo wewnętrzne, ani bezpieczeństwo zewnętrzne, które opozycja by nie wykorzystywała. Jest rzeczą no, skrajnie zdumiewającą, że opozycja, która ma mandaty też społeczne, czeka tylko, żeby krajowi, którym są kryzysy, tak jak kryzysy europejskie, jak był kryzys energetyczny, kryzys no, wojna na Ukrainie, czekają aż wydarzy się coś złego, tylko po to, żeby odsunąć rząd, który całkiem, naprawdę całkiem sprawnie i dobrze. Radzi sobie w tej trudnej sytuacji, z tego rodzaju sytuacją, nie patrząc na to, że przecież wydanie zezwolenia na prowadzenie tego składowiska odpadów dokonał polityczny kolega, pani marszałek. Czy całego Towarzystwa Koalicji Obywatelskiej, Tam bo był starostą. Ale on, platforma odpowiada, że wice starostą no, był. Polityk ale wiemy, i... jaki był przebieg dokumentów. Oczywiście w takiej formule, takiej telewizyjnej audycji, nie powiemy, jaki był obieg tych dokumentów i co się działo, ale to jest po prostu żerowanie na nieszczęściu czy na jakichś sytuacjach losowych, które wszędzie mogą się zdarzyć. Mamy dzisiaj Musimy sytuację, skończyć. w której minister Moskwa i rząd przeznacza 43 miliony na poradzenie sobie czy zutylizowanie tego wszystkiego. Mamy sytuację, w której sprawność wszystkich zaangażowanych służb była niebywała, poczynając od wojewody poprzez straż pożarną itd. Tak I, i, po. I chciałoby się <laughs> powiedzieć, że chyba należy się słowo uznania e, i docenienia tego wysiłku, jak sobie z tym wszystkim poradzono. Ale mamy przykład już grania rtęcią, mamy przykład współpracy lepszej z Niemcami niż z własnym rządem. I to jest kolejny przykład, którym w sposób tak nieodpowiedzialny, podniecając skończyć, niepokój Urząd Marszałkowski i Pani Marszałek, no tak się zachowuje. Ten temat na pewno jeszcze wróci w naszej dyskusji. Europejska Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Sasim kładę się do zobaczenia.